Gwiazdy zawsze wywołują niezwykłe wrażenia. Ich ilość i ogrom nieba dają doznanie małości człowieka na ziemi. Jednak patrząc w rozgwieżdżoną noc na niebo, mimo świadomości ogromu, nie mamy poczucia jego głębi. Właśnie ten efekt zmylił pierwszych obserwatorów. Gwiazdy wydawały się być położone na sferze otaczającej nasz świat. Niestety, oszacowanie odległości do krańców wszechświata przekraczało możliwości starożytnych. Obserwacje astronomiczne były prowadzone od tysiącleci. W starożytnej Mezopotamii, jak w każdej kulturze, szukano odpowiedzi na temat budowy świata i niebios. Miasta krainy nad Eufratem i Tygrysem były potężne. Rozległe zabudowania otoczone były wysokimi, zdobionymi murami, a w ich centrach górowały potężne piramidy zwane zikuratami. Na szczytach najwyższych budowli zbierali się mędrcy, którzy na podstawie obserwacji tworzyli kalendarze i badali pozycje planet, wyróżniając na niebie podstawowe gwiazdozbiory. To właśnie tam narodziła się astrologia wraz z podwalinami astronomii. Pod koniec XIX wieku na terenie dawnej Babilonii znaleziono niewielką glinianą tabliczkę. Została stworzona kilka wieków przed naszą erą. Dokładne oględziny pokazały, że jest to najstarsza znana mapa świata. Tekst pismem klinowym nie pozostawia wątpliwości, że zaznaczono tam Asyrię, miasto Babilon, rzekę Eufrat, która przecinała cały świat od gór aż do wody. Całość otoczona była oceanem, na którym wyróżniono kilka wysp. Świat ziemski przykryty był niebem, na którym swe miejsce miały wyróżnione figury gwiazdozbiorów. Centralny otwór oznaczał oś całego świata, który wraz z niebem tworzył jednolitą całość. Ówczesny babiloński wszechświat wydawał się nieogarniony. Ogromny, płaski świat otoczony oceanem, a do horyzontu przytwierdzona kopuła nieba. Świat wówczas niezmierzony i nieprzebyty. Patrząc z dzisiejszej perspektywy na mapy z Babilonu, banalnie mały. Starożytni Grecy, podobnie jak Babilończycy, także słyną do dziś ze swojego ogromnego zainteresowania nocnym niebem. To oni wprowadzili najwięcej gwiazdozbiorów na niebo, przejmując część kultury Mezopotamii. Starożytnej Grecji nastały nowe wzorce w architekturze, sztuce, kulturze i nauce. Tak w basenie Morza Śródziemnego narodziła się nowa cywilizacja, której echa trwają w Europie do dzisiaj. Tutaj także szukano odpowiedzi, jak zbudowany jest wszechświat. Zgodnie z przekonaniami starożytnych Greków, kosmos był ogromną kulą podtrzymywaną na ramionach potężnego Atlasa. Zewnętrzną sferą były gwiazdy, które układały się na wzór konstelacji.
Wewnątrz znajdować się miały kryształowe sfery planet, które wraz ze Słońcem i Księżycem obracały się wokół centralnej, kulistej Ziemi. Cały więc grecki kosmos w porównaniu z wszechświatem babilońskim wydało się niewyobrażalnie wielki, a równocześnie nadal śmiesznie mały, zamknięty w sferach nieco większych od Ziemi. Kopernik w swym dziele stwierdził, że grecka teoria budowy wszechświata jest błędna. Dzięki obserwacjom wskazał, że w centrum tkwi nieruchomo Słońce, a Ziemia, podobnie jak inne planety, krąży wokół niego. Zdawałoby się, że to niewielka zmiana. Jednak najtrudniejszym do zrozumienia pozostawał fakt, że skoro nasza Ziemia obiega Słońce, powinniśmy zaobserwować odbicie jej ruchu w przestrzennej zmianie pozycji gwiazd. Innymi słowy, gwiazdozbiory powinny zmieniać swój kształt w ciągu roku, ponieważ Ziemia w swym obiegu zbliżałaby się do różnych części sfery gwiazd. Niczego takiego wówczas nie dostrzegano. Wnioski były dwa. Albo teoria Kopernika jest błędna, albo gwiazdy znajdują się nie tuż za ostatnią planetą, lecz wszechświat jest niewyobrażalnie wielki. Kolejni astronomowie używali już lunet i teleskopów do obserwacji gwiazd. Niestety, nawet przy najsilniejszych powiększeniach, gwiazdy ciągle pozostawały tylko punktami. Wprawdzie niektórzy sugerowali, że gwiazdy to po prostu odległe Słońca, lecz myśl ta była jeszcze długo zbyt odważna. Zwolennicy Kopernika założyli, że najsłabsze dostrzegalne gwiazdy leżą najdalej, a te najjaśniejsze dzieli mniejsza odległość. Całość tworzy płaski twór, bo gwiazdy zdają się zagęszczać wzdłuż Drogi Mlecznej. Niestety, znów robiono zbyt proste założenia, że wszystkie gwiazdy są podobne do siebie. Nic dziwnego, pierwsze przyrządy służące do obserwacji i pomiarów położeń ciał niebieskich były proste i niedokładne. Obecnie naszymi oczyma na wszechświat są potężne teleskopy pod kopułami obserwatoriów astronomicznych. Dzięki nim możemy dostrzec wiele odleglejsze obiekty od tych, które widzieli dawni obserwatorzy. Dzisiejszy wszechświat wydaje się niewyobrażalnie wielkim zbiorem różnorodnych ciał niebieskich rozrzuconych w przestrzeni. A jednak każdy element kosmosu okazuje się być zbudowany z tej samej materii, z jakiej składa się cała ziemska przyroda. Trudno uwierzyć, że naszym środowiskiem rządzą te same prawa fizyczne, które panują w innych zakątkach kosmosu. Nasze mikroświaty zbudowane są z tych samych cegiełek materii, atomów. A jednak, jak bardzo wyróżnionym zdaje się być nasz dom. Tutaj bujne, tętniące życie, tam lodowata martwota. Mimo wszystko także nie pozbawiona swego piękna i harmonii. Wystarczy tylko spojrzeć z innego punktu widzenia, by dostrzec jedność całego kosmosu. Wybierzmy się więc w wyobraźni w długą podróż, a celem niech będą najodleglejsze zakątki wszechświata. Nasza podróż zaczyna się na powierzchni Ziemi. Kilkuset metrów przestrzeń wcale nie jest pusta. Możemy tutaj spotkać ptaki, a nawet ludzi wykorzystujących swe proste statki poruszające się w powietrzu. Ptaki już raczej nie latają, ale ludzie tak. Jesteśmy na wysokości 10 km ponad ziemią.
Na wysokości 80 km niebo jest czarne, bo rzadkie powietrze nie rozprasza już światła słonecznego błękitną poświatą. Jednak nawet tak niezwykle rozrzedzone powietrze potrafi stawiać opór, szczególnie czemuś, co ma kosmiczną prędkość. Tutaj spalają się drobiny ziaren, które dają zjawisko meteorów. Czasem trafia się większy okruch, który nie zdąży spalić się całkowicie. Wysokość 100 km nad powierzchnią Ziemi to umowna granica kosmosu. Mimo że są tutaj jeszcze szczątkowe ilości powietrza, opuszczamy naszą planetę wraz z jej atmosferą. Kilometrów nad powierzchnią Ziemi to miejsce najwyżej położonego dołu. Tutaj spotkamy Międzynarodową Stację Kosmiczną, którą zamieszkuje kilkuosobowa załoga astronautów z różnych krajów. Stąd granic państw nie widać, dlatego i narodowość odchodzi na dalszy plan. Jesteśmy na wysokości 600 km. Na takiej orbicie został umieszczony teleskop Hubble'a. Przez wiele lat dostarczał naukowcom dane obserwacyjne i wspaniałe zdjęcia kosmosu. To on pomógł nam zrozumieć budowę i rozmiary Wszechświata. I pokazał jego piękno. Tutaj pod cienką osłoną atmosfery rozgrywa się całe znane nam życie.